Bo teraz chciałbym powiedzieć o czymś, myślę, bardzo ważnym, co jest bardzo mocno związane z tym tematem, który teraz poruszyłem. Mianowicie ktoś zapyta, dobrze, ale konkretnie, to już wiemy, jak się chronić, jak ważna jest ta potrzeba modlitwy za siebie, za innych, ale czy mamy jakieś konkretne środki walki ze złym duchem? I to pytanie też zadawali widzący w Medjugorje Matce Bożej. W jaki sposób możemy walczyć ze złym duchem? Co możemy zrobić, żeby ludzie się nawracali? I Matka Boża powiedziała tak, że jeśli chcecie pokonać Goliata, a wiemy, kim był Goliat, tak? Postać ze Starego Testamentu, wielki mocarz, gigant, który został pokonany przez Dawida, a więc takiego zwykłego, młodego chłopca, czym? Kamieniem wypuszczonym z procy. Jednym kamyczkiem powalił giganta. Matka Boża powiedziała, ja wam daję 5 takich kamieni, którym pokonacie szatana. I teraz chciałbym po kolei omówić, jakie to są kamienie. Przede wszystkim, jeszcze zanim przejdę do omówienia tych 5 kamieni, to chciałbym powiedzieć, że warto w ogóle wchodzić w te orędzia z takim otwartym sercem, bo to są bardzo krótkie nauki, bardzo krótkie zdania, które Matka Boża wypowiada do współczesnych ludzi z wielkiej miłości, aby nawracali siebie, swoich bliskich, aby pełnili Bożą wolą w tym świecie, aby po prostu się modlili. Matka Boża przyszła po to, żeby nas ostrzec, że jeśli zaniedbamy tej walki, to na świat przyjdą wielkie nieszczęścia. I przede wszystkim mówiła to do mieszkańców Jugosławii. Wówczas w krajach bałkańskich rozpętała się straszna wojna, która pochłonęła wiele istnień ludzkich, która pociągnęła za sobą wielkie ludzkie cierpienie. Dlatego, ponieważ ludzie zapomnieli o Panu Bogu. Matka Boża nie jest tą, która się przypatruje obojętnie tym nieszczęściom, które dotykają świat. Ona przychodzi z bardzo konkretnymi wskazówkami, co możemy zrobić, żeby tego wszystkiego uniknąć. Oczywiście, gdybyśmy się przypatrzyli jej wcześniejszym orędziom, objawieniom, czy to w Fatimie, czy jeszcze wcześniej w Lourdes, czy w La Salette, to możemy mieć wątpliwości, czy ludzkość zawsze odpowiadała Matce Bożej na jej wezwania i ostrzeżenia. Tym niemniej nie możemy patrzeć na innych. Każdy z nas będzie odpowiadał za samego siebie. I dlatego Matka Boża daje właśnie tobie, każdemu z was tu obecnych, 5 wskazówek, jak pokonać tego Goliata, którym jest szatan, którym jest to zło, które myśli, że jest nie do pokonania w twoim życiu. Pierwszy to jest Eucharystia, modlitwa i Eucharystia. To jest pierwszy kamień, którym można pokonać zły duch. Matka Boża powiedziała kiedyś w Medjugorje, czy nie wiesz, że przez modlitwę i post można zatrzymać wojny i katastrofy naturalne? Ktoś powiedział teraz do mnie jako do kapłana, że ten Bóg to albo nie istnieje, albo jest zupełnie bez serca. Spytam, dlaczego tak myślisz? No bo te wielkie nieszczęścia, które są teraz w świecie, nie ma roku, żeby coś nie wydarzyło się, jeśli chodzi o katastrofy naturalne, że każdego roku padają kolejne rekordy, trzęsienia ziemi, susze, powodzie i tak dalej. Czy te kolejne lata są bardziej wyjątkowe od innych, czy może po prostu coraz mniej ludzi modli się o to, żeby tego nie było? I ponieważ coraz mniej ludzi modli się, to dzieje się, co się dzieje. Bo może gdyby się więcej modliło, może więcej modliło się w przeszłości, to świat wyglądałby inaczej. Nie musielibyśmy się bać tego, czy kolejny rok przyniesie ze sobą jakąś powódź, suszę, nie wiadomo co. Przez modlitwę i post można zatrzymać wojny i katastrofy naturalne, mówi Matka Boża. Innym razem powiedziała, gdybyście wiedzieli, jakich łask udziela wam Bóg, modlilibyście się bez przerwy. Przez modlitwę możecie całkowicie rozbroić szatana, a sobie zapewnić szczęście. I też przekonywała, że my popełniamy ten błąd, że liczymy na ludzi, szczególnie na polityków. Ktoś przyjdzie, coś naobiecuje, dam wam pokój, nie będzie więcej wojen, a niestety
szybko przekonujemy się, że nie warto ufać politykom. Warto za to ufać mocy samego Boga. I Matka Boża powiedziała też, pokój uzyskacie nie dzięki prezydentom, ale przez modlitwę. Gdy pytano Matkę Bożą, jakie modlitwy szczególnie poleca, to powiedziała, że największą modlitwą jest msza święta. To jest największa modlitwa Kościoła. A innym razem, jaka jest jej, według niej, najpiękniejsza modlitwa, powiedziała, że jest to wierzą w Boga Ojca. To jest najpiękniejsza modlitwa według Matki Bożej. Bo w tym mieści się wszystko, co jest istotą naszej wiary. W innym też orędzie Matka Boża powiedziała, że każda modlitwa jest dobra, jeśli jest odmawiana z wiarą. Ale wielokrotnie i najczęściej powtarzała o mocy Eucharystii, że to jest największy dar Boga dla ludzi. Gdybyśmy rozumieli, czym jest Eucharystia naprawdę, kościoły pękałyby w szwach, a wraz z rozrastaniem się miast budowalibyśmy coraz większe świątynie. Niestety teraz to jest już zupełnie inaczej, że te kościoły się zamyka, szczególnie na zachodzie, no bo nie ma wiary. Eucharystia to jest sam Jezus Chrystus. I właściwie tu nic dodawać nie trzeba. Eucharystia to jest sam Jezus Chrystus. To uobecnienie największych tajemnic wiary, tajemnicy męki, śmierci Jezusa Chrystusa. W czasie Eucharystii Pan Jezus składa się swojemu Ojcu w miłości za grzechy świata. I czy można wyobrazić sobie piękniejszą i potężniejszą modlitwę niż tą, w czasie której Jezus gładzi nasze grzechy i dokonuje się ten wielki, doskonały akt pojednania Boga i ludzi? Więc tam, gdzie z wiarą sprawowane jest Eucharystia, gdzie ludzie gorliwie i z wiarą uczestniczą w tej Eucharystii, tam dzieją się cuda. Tam zły duch nie ma nic do powiedzenia, tam zły duch słabnie, jest bezmocny. Mam świadectwo jednego kapłana, zresztą tutaj pracuję na Podkarpaciu, powiedział, że pod tym względem ma wyjątkowych parafian. Ufam, że tutaj też tak jest, że tak wierzą w Eucharystię. Adorację Najświętszego Sakramentu, że jak była cała pandemia, nikt, ani jedna osoba nie zachorowała. Nic się nie wydarzyło w tej wiosce. Nie trzeba mówić, że przychodzili do świąt. Że przychodzili do świąt. Nie było jakiegoś lęku wmawianego, że właśnie w kościele się zarażą. Ale tam wszyscy, łącznie z kapłanem, ze świeckimi, wierzyli w to, co dzieje się na ołtarzu. Nie przychodzili jak do teatru. Więc z wiarą sprawowana Eucharystia to jest wielka, największa ochrona i błogosławieństwo dla ludzi. Drugi kamień, który daje nam Matka Boża, aby zwalczyć Goliata, szatana, to spowiedź święta. I tak powiedziała kiedyś w Medjugorje, wyspowiadać się to znaczy powierzyć się na nowo w ręce Stwórcy, aby tchnął w nas nowe życie. Bo tak jest, że przez grzech, szczególnie grzech ciężki, człowiek staje się jakby umarły. Każdy ciężki grzech niszczy w nim wiele darów, które otrzymaliśmy od Pana Boga, szczególnie w sakramencie chrztu czy bierzmowania. Żeby stać się nowym człowiekiem, potrzeba nadzwyczajnej Bożej interwencji. I to się właśnie dokonuje przez spowiedź świętą. I to jest największy znak miłości Boga do ludzi. Kiedy przychodzimy do konfesjonału i Bóg mówi, że odpuszczam Tobie grzech. Idź w pokoju. Nic piękniejszego tutaj na ziemi nie możemy usłyszeć od Boga. To są najpiękniejsze słowa miłości, kiedy kapłan wypowiada słowa rozgrzeszenia. Jeżeli żyjemy w grzechach, to wtedy cały czas ponawia się w nas działanie złego ducha. Ponawia się w nas śmierć. Ale jeżeli podejmujemy walkę z grzechami, co jest niemożliwe bez częstych spowiedzi. Jeśli wierzymy w to, co się dzieje w sakramencie pokut, to wtedy stajemy się osobistymi wrogami złego ducha, bo obieramy tę strategię walki z nim, której on najbardziej się boi. Czego się szatan najbardziej boi? Kiedy człowiek podchodzi do konfesjonału, kiedy ma w sobie wzbudzony żal, skruchę, kiedy przeprowadził rachunek sumienia i kiedy z wiarą wyznaje grzechy i pragnie się nawrócić z tych grzechów. Zły duch zrobi wszystko,
żeby nam wmawiać, nie masz grzechu, nie masz jeszcze go spowiadać, bo wtedy on cały czas może mieszkać i działać w duszy człowieka. A więc trzeba się spowiadać i pilnować spowiedzi świętej i do spowiedzi zachęcać tych, którzy żyją w ciemnościach. Nie bez powodu właśnie ten cud jest tak najbardziej widoczny w tych miejscach, gdzie prawdziwie objawiała się Matka Boża, nie tylko w Medjugorje, ale i w innych sanktuariach maryjnych na świecie. Trzeci kamień, który daje nam Matka Boża, to jest Słowo Boże. Kiedyś powiedziała: żywe Słowo Boga powinno być często czytane i medytowane. Innym razem powiedziała: po co stawiacie tyle pytań? Odpowiedzi znajdziecie w Ewangelii. Każdy z nas nosi w sobie różne pytania, ale też, jeśli nie znajdujemy odpowiedzi, błądzimy. A wystarczy wziąć do ręki Pismo Święte. Wystarczy modlić się Słowem Bożym, czytać, co ma nam Bóg do powiedzenia, ale przede wszystkim Słowo Boga nas prowadzi. Kto czyta Słowo Boże, nie da sobie łatwo wmówić kłamstw. Mówimy, że dzisiaj żyjemy w wielkim kłamstwie. Największa epoka kłamstwa, jaka kiedykolwiek miała miejsce na świecie, to są czasy obecne. Jakże bardzo ludzie dają się manipulować, zniewolić, sami na siebie kładą to cierpienie, którego by w ogóle nie było, gdyby ludzie ufali Bogu, ufali Jego Słowu. Co innego mówi Bóg, co innego mówią ludzie, a my idziemy za Słowem człowieka, a nie za Słowem Boga. Matka Boża mówi, żeby nie traktować Słowa Bożego jako czegoś, co od czasu do czasu wpuszczamy w nasze życie. Matka Boża prosi: każdego ranka przeczytajcie kilka linijek Biblii i rozważajcie w ciągu dnia. Tylko tyle. A jaki to wyda piękny owoc, skoro Matka Boża o to prosi. Trzeba też być pokornym i cierpliwym. Trzeba poddawać Bożemu natchnieniu, co chce do nas powiedzieć przez swoje słowo. I też trzeba mieć uszy otwarte na to, co mówi Kościół, wyjaśniając to słowo. Jeśli będzie to naszym zwyczajem, codzienna lektura Pisma Świętego, medytacja nad nim, to wtedy stajemy się prawdziwymi uczestnikami walki duchowej. Wtedy zły duch nie może nas sprowadzić na manowce, wprowadzić na drogę kłamstwa. Pismo Święte jest jak najlepszy mapa i kompas, które będą prowadzić nas do celu. Czwarty kamień, jaki daje nam Matka Boża, by pokonać szatana, to post. Pan Jezus mówi, to jest napisane w Ewangelii Świętego Mateusza: pewien rodzaj złych duchów można pokonać tylko modlitwą i postem. I tutaj mógłbym przytoczyć bardzo dużo świadectw różnych osób, i świeckich, i kapłanów, które mówiły, że dopóki modliły się w jakiejś intencji i tylko się modliły, to niewiele się zmieniało. Ale gdy zaczęły pościć, wtedy dopiero coś ruszyło. I to ruszyło tak z kopyta. Taka jest moc prawdziwego postu. I o tym też od początku objawień w Medjugorje mówi Matka Boża. Nie zapominajcie o poście święte. Powiedziała kiedyś: w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zapomniano o poście w Kościele katolickim. To martwi, że tak lekceważymy sobie nawet te resztki postu, by to mięsko przysłowiowe w piątek. To i nawet tutaj wielu ludzi już sobie nic z tego nie robi. Cóż to za post? Cóż to za post? O ileż dawniej przecież poważniej traktowano posty. One były o wiele bardziej surowe. To już nawet bawić się można w piątki bez grzechu. Bo już ktoś pomyślał, że no to już nawet szkoda, żeby takie coś było, bo ludzie tego nie szanują. No tylko czekać, kiedy nawet i te resztki postu zostaną zlikwidowane. Módlcie się, kochajcie i pośćcie. Matka Boża jest radykalna i powiedziała w Medjugorje: post o chlebie i wodzie w piątki i w środę. Nie każdego na to stać, na taką ofiarę. Ale kto kocha, ten potrafi. O tę łaskę też trzeba się modlić. Choć nam się wydaje, że jeżeli przestaniemy jeść, ograniczymy to, co nas odżywia, odżywia nasze ciało, to będzie to skutkowało tym, że osłabniemy, czy może nawet zachorujemy, jest dokładnie na odwrót. Wtedy nasza dusza jest umocniona, ale też wtedy stajemy się bardziej pokorni.
Jesteśmy pokorni, bo zaczynamy walczyć tą bronią, którą posługiwał się sam Jezus Chrystus. On często dawał przykład właśnie tego rodzaju praktyki, praktyki postu. Pokazywał, że to jest konkretna metoda odbierania szatanowi możliwości działania w życiu wielu osób. I też Matka Boża obiecywała, że post odmieni serce każdego człowieka, który podejmuje ten post, i serca innych ludzi. Że post przerwie zło, które zostało zasiane na świecie i że najszybciej doprowadzi ludzkość do nawrócenia. Co ciekawe, właśnie wtedy, kiedy trwała ta wielka wojna na Bałkanach, to Matka Boża wskazywała właśnie post i modlitwę jako jedyne narzędzia, które zakończą falę krwawych zbrodni. I w końcu, ostatni z tych kamieni danych przez Matkę Bożą, to różaniec. No, wielu mówi, że to jest najmilsza modlitwa Matki Bożej, najbliższa jej sercu. I rzeczywiście tak jest. O tym właśnie niejednokrotnie mówiła w czasie różnych objawień, że te dusze są mi najmilsze, które odmawiają różaniec. Wszystkie modlitwy poruszają mnie bardzo, ale szczególnie Twój codzienny różaniec. Dlaczego jest to wyjątkowa modlitwa? Jest to modlitwa obdarzona przez Boga szczególną mocą, mocą miłości, bo Bóg, Jezus szczególnie umiłował swoją Matkę, a jest to modlitwa jej poświęcona. A więc jeżeli Jezus tak mocno kocha swoją Matkę, to i logiczne jest, że jest to umiłowana modlitwa. Modlitwa Jezusa, bo odnosi się do Jego Matki, i też umiłowana modlitwa Maryi, bo przez nią może najwięcej uprosić u swojego Syna. A więc Matka Boża obiecuje, o cokolwiek ludzie będą prosić przez modlitwę różańcową, to się spełni, jeśli jest zgodne z wolą Bożą, bo Bóg Matce Bożej, swojej Matce, niczego nie odmówi. Niczego nie odmówi. Matka Boża powiedziała nie jeden raz w Medjugorje: chciałabym, aby świat modlił się i to jak najwięcej na różańcu, by każdy odmówił każdego dnia choćby jeden raz różaniec. Matka Boża prosi, żeby na różańcu modliły się rodziny. Proszą rodziny, by odmawiały wspólnie różaniec. O tę modlitwę prosi także kapłanów. Wzywam was, drodzy kapłani, byście wszystkich zachęcali do odmawiania różańca. Różańcem pokonacie wszelkie zło, jakim szatan ma teraz zamiar prześladować Kościół katolicki. Wszyscy księża, odmawiajcie różaniec. Poświęćcie czas na modlitwę różańcową. Jeśli kochamy Matkę Bożą, nie odmówimy jej tego, o co prosi. Znajdziemy czas na to, co ona ukochała i co może być największą bronią naszą w walce z szatanem. Ale to musi być modlitwa z wiarą i z sercem. Musi to być modlitwa regularna. Matka Boża mówi wprost, codzienna. I też Matka Boża mówi ze smutkiem, że zło zbiera dzisiaj okrutne żniwa, bo wielu ludzi zaniedbało i modlitwę, i różaniec, i w ogóle walkę duchową. Powiedziała w jednym z objawień: dziś wzywam was, byście ze szczególną modlitwą wystąpili przeciw szatanowi. Szatan chce silniej oddziaływać teraz, kiedy wiecie, że oddziałuje. Drogie dzieci, obleczcie się w zbroję i z różańcem w ręku zwyciężycie go. Bardzo cieszę się, że właśnie na zakończenie tego naszego spotkania odbędzie się modlitwa, że będziecie mieli okazję też niejako już od razu, tak na świeżo, z entuzjazmem wykorzystać tę wiedzę, którą teraz zdobyliście. Ale kochani, zdajmy sobie sprawę, że każdy dzień to jest nowy etap jakiejś walki, walki duchowej. Potrzeba być w tym wszystkim bardzo wytrwałym, pomimo różnych trudności, słabości i nieraz zwykłych zniechęceń. Ale naszą nadzieją jest niebo, nagroda, którą Pan Jezus przygotował tym, którzy będą Mu wierni, którzy nie będą jak ci, którzy zatykają uszy, zamykają oczy i mówią: to nie mój problem, to nie moja sprawa. Dopóki jesteśmy blisko Jezusa, to Jego sprawy są naszymi sprawami. I dopóki kochamy Matkę Bożą,
dopóki ją czcimy, dopóki się do niej modlimy i prosimy ją o ochronę nas samych i naszych bliskich, dopóty możemy być bezpieczni. I z wiarą, i z ufnością, pomimo tych ciemności, które dookoła się rozlegają, mieć wiarę w to, że przetrwamy także i te próby, te doświadczenia, które obecnie dzieją się w świecie. Amen.